Siema Elu 320 z mojego biurka, widzowie. Dzisiaj stało się królestwo chusteczek. Tak, jestem chory. Ja w tym odcinku zagram sobie w Simiraila pierwszy raz. Ogólnie nagrywam to 21.32. Nie wiem, czy to jeszcze w ten wieczór się pojawi. Albo może jeszcze 18 września. Ale dzisiaj sobie zagramy w Simiraila, tak po prostu. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, z jakiej gry byście chcieli mieć odcinek. I podobno chyba w środę będę miał nowego Country Balsa, zdobędziemy. W ogóle to jest jakiś dziwny scenariusz, nie wiem co to jest, pierwszy raz dzisiaj to zobaczyłem. Ale chyba dzisiaj sobie wybierzemy lokomotywę Katowice Sędziszów. Ale zróbmy sobie Ząbkowice Będzin. Czy to jest samołączek? To jest samołączek. To tutaj już nie będziemy mieli tego. Musiałem wytrzeć nos. Tutaj już nie będziemy mieli żadnych podpowiedzi. O, wszystkie pociągi. Nie wiem. Sojo? Nie, że to wiem. Dobra, wybierzmy sobie jakieś pierdoły, wszystkie lokomotywy. Ale chyba samą łączkę sobie dzisiaj włączymy, bo jeszcze nie jestem aż tak dobry w tą grę. Więc zagrajmy. Polecam zaobserwować mojego TikToka, bo niedawno założyłem. A nasz kanał na TikToku rozkręca się. Już mam 3 obserwujących. Czy ile tam? Chyba 5. A każda łapeczka w górę i każda obserwacja to jedno zdrowie plus dla mnie. No jesteśmy. Ładnie w ogóle grafika jest w tej grze. Tak wygląda nasz pociąg. Można skakać w tej grze. Nielegalne skakanie. Może jutro będzie drugi rozdział. Teleportowanie się. Dobra. Dobra, let's go. W prawo? Wkurza mnie czuwak. To w końcu w którą? Widzicie. Dobra, zrozumiałem. Podniosłem. Musimy poczekać. Na razie to jest samołączek. Jutro może już będzie bez samołączka. Przynajmniej się postaram. Program. Dobra. Tutaj w ogóle nienawidzę w tej grze semaforów. Zwłaszcza z czerwonym światłem. Jak jest zielone, to już jest spoko, ale... będziemy zaraz słyszeć. Dobra, jesteśmy gotowi. Już? Możemy? No i co? Możemy jechać? O,
Oj, z tym może być problem, bo to jest bydlak, który się szybko rozpędza. Oj, stary. Zresztą się rozpędzi jak jakaś, nie wiem. Ale tak to już ruszyliśmy. Muszę wam coś powiedzieć bardzo ważnego. Chyba w środę, jeżeli... Jeszcze, jeżeli jest takie coś, jeżeli jest taka możliwość, to w środę nasz Polandzbal będzie miał przyjaciela. I będzie nim Korea Południowa, którą zamówiliśmy, ale jeszcze nie idzie, bo musimy dopiero się spytać, czy jest dostępna Korea Południowa. No widzicie, jak pięknie jadę. 25 na godzinę. Dobra. Muszę się nauczyć w to grać. Widzicie, tak to jest. Plus jedną minutę. Wcześniej, przed czasem jesteśmy. Każda łapka w górę to jest jedno zdrowie dla mnie. W ogóle na tym kanale już jestem drugi raz chory podczas nagrywania. Jeżeli będę kichać, to przepraszam, ale to nie moja wina. Myślałem, że można wpisać tekst, normalnie sobie grać. Ale musiałbym sobie jakichś znajomych dodać na tym. Na tym. A, w sumie Railu. Na Steamie. No i co teraz? Czy będziemy czekać? Chyba musimy. Jeszcze chyba minuta. Bo zamykają się drzwi. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy cieszycie się. Niedługo jakaś seria, może jutro jeszcze wypuszczę jakąś serię z tego. Z Polandballem, ale tu musi być dużo łapeczek. I szykuję się, widzowie, mogę wam zdradzić jedną rzecz. Będzie niedługo jakaś nowa nutka, bo pierwsza nutka była już w Niebieski Wojciech, która miała być rok temu, ale nie udało mi się. Tak, od razu, gdy założyłem kanał, to od razu już zapowiadam jakąś piosenkę, której nawet nie nagrałem wtedy. Masakra. No, ale możemy niedługo ruszać. Dobra, jesteśmy gotowi do odjazdu. Napiszcie, jak wam minęły wakacje. Bo mnie było spoko. Przekręcając. Dobra, przekręcamy. Dobra, ruszamy. Coś nie działa. Ruszamy. Ten bydlak jest szybki. Naprawdę. Ja był semafor, no to ja hamowałem z całą siły, ale ten typiarz mi kazał, nie wiem, jakieś radio uruchomić, czy co to tam było. Już przekroczyliśmy prędkość. Od razu, gdy już wyjeżdżamy, to prędkość jest przekroczona. No, co chwilę jakieś czuwaki, czy co to tam? Jeżeli nie uda mi się zrobić semafora, to przepraszam, ale no... Niektóre semafory są wredne. Wiem, że pomagają w ruchu pociągu, ale no ciężko... Ciężko się załapać na taki semafor. Może dzisiaj jakieś szczęście złapiemy.
Na razie jest, mamy prędkość rozkładową. Możemy sobie przyspieszyć. Zaraz jak wyjedziemy z tych rozjazdów, to mamy ograniczenie do prędkości 120 km na godzinę. Spoko. Weźmy, przyspieszmy ten skład. O, mamy prędkość rozkładową 120 na godzinę. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z takich oto gierek o pociągach, bo w ogóle z maszyny tak dawno nie było odcinka. Nie, chyba z 2 albo 3 miesiące temu był jakiś odcinek. Ogólnie miałem pomysł nagrać jakąś katastrofę kolejową i nagram, może kiedyś nagram jeszcze. Jeszcze się nagra. No i już. 94 na godzinę, a my mamy do 120. Jak szaleniec jadę. Nie wyrobimy się na stacji, już hamuję. Jak wyjeżdżam z tego miejsca manewrującego, no wiem o tym. Kto by o tym nie wiedział? Dobra. Hamuj. Nie, nie ma bata, nie zahamuję. Nie ma batów. Zawsze jak tak mówię, to okazuje się, że zahamuję i... No hamuj. Dobra, zahamowaliśmy. No i co? Halo? Panie samołączku. Co mam zrobić? Mam otworzyć im drzwi? No i się zatrzymałem. Dobra, otwieram im drzwi. No nie, no znowu samołączek się zepsuł. Dobra, gramy w jakiś inny scenariusz. W ogóle napiszcie, jak można odblokować lokomotywownię, jeżeli gracie, albo wielu graczy. Czekajcie, muszę... Dobra. Ogólnie ta gra to jest płatna, ale znalazłem darmową wersję. Dobra, gramy bez samołączka. Jedziemy. Nie wiem, włączmy jakieś takie coś. Dobra, włączamy bez samołączka. Let's go. Po prostu lecimy na S-ie. I... W ogóle... Może jeszcze nagram jakiś odcinek z Age of History, ale tutaj musi być 20 łapek w górę. To będzie mi bardzo miło i nagram jak tworzę, no nie wiem, na przykład... Królestwo Polskie. Już się zaczęło. Ale ładnie to wygląda w nocy. Ale part 2 będzie na 200... Na 20... Na jedną łapkę. Do part 2. Nara.